Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. W tej części będziemy rozmawiać sobie na temat wspierania i motywowania. Tak naprawdę to wspieranie i motywowanie, jego celem jest danie motywacji, tak? Wywołanie motywacji, doprowadzenie do tego, że ktoś jest zmotywowany. A czym jest motywacja? Jedna z definicji mówi o tym, że jest to stan gotowości do podejmowania działań zorientowanych na cel. Czyli dzięki temu, że my będziemy wspierać, że będziemy motywować, to nasze dzieci będą gotowe do tego, żeby podejmować pewne działania. Będą gotowe do tego, żeby te działania realizować, być w nich wytrwałymi. No właśnie, i tutaj potrzebujemy sobie zadać takie pytanie, jeśli to są działania nakierowane na jakiś cel, to jaki cel my chcemy osiągnąć, motywując nasze dzieci, jakie spodziewamy się, że nasze dzieci będą miały cele, prawda? I tutaj można powiedzieć, że to są tylko słowa, że to słowa są czymś, co motywuje. Otóż nie. Okazuje się, że żeby ktoś był zmotywowany, żeby ta motywacja i zachęcanie było skuteczne, to potrzebne są wielopłaszczyznowe działania. Działanie w wielu kierunkach, na wielu płaszczyznach, takie można powiedzieć otoczenie dzieci właśnie pewnym sposobem funkcjonowania i relacjami. I właśnie mówiąc tutaj o tej motywacji i wspieraniu, możemy sobie powiedzieć o kilku takich celach, które mogą się nam wyłonić właśnie, kiedy myślimy o tym, żeby wspierać i motywować nasze dzieci. Chcemy zapewnić im pewne warunki do życia, do funkcjonowania, do tego, żeby one rozwinęły pewne życiowe kompetencje, dzięki którym będą po pierwsze miały poczucie własnej wartości. Dzisiaj o poczuciu własnej wartości już było mówione, prawda? Będą też miały zdrowy sposób myślenia i funkcjonowania. To jest bardzo istotne, dlatego że wszystko w naszym życiu zaczyna się od myśli. I jeżeli my już na tę sferę zwrócimy uwagę, to naprawdę damy dzieciom fantastyczny potencjał do funkcjonowania. Ale też te kompetencje, które chcemy w nich rozwinąć, będą im służyły do tego, aby one mogły czuć się i być samodzielne, aby mogły funkcjonować właśnie samodzielnie. Wiemy, że dzieci, kiedy się rodzą, one na początku w ogóle nie są samodzielne, są kompletnie zależne od rodziców. Natomiast w miarę rozwoju, w miarę dorastania, ta ich samodzielność potrzebuje się rozwijać. One tego potrzebują, potrzebują coraz więcej autonomii, więc to jest niezwykle istotny element, aby właśnie usamodzielniać też te nasze dzieci, dawać im taką możliwość. Kolejna rzecz bardzo istotna to jest uzdolnienie naszych dzieci do tego, żeby one tworzyły, a także rozwijały zdrowe relacje. Wiemy, jak bardzo ważne w naszym życiu są relacje, prawda? I jeżeli my właśnie dzieciom tą bazę damy, taką odpowiednią, to one będą potrafiły rozróżnić takie zdrowe relacje od niezdrowych. Będzie to dla nich bardzo pomocne do tego, aby właśnie radzić sobie w tej sferze funkcjonowania z innymi ludźmi. Będą też nasze dzieci zdolne do tego, aby realizować swoje potrzeby bez krzywdzenia innych. W dzisiejszym świecie też mamy wiele przykładów takich sytuacji, kiedy ludzie, nie zważając na ludzi wokół siebie, chcą realizować własne potrzeby kosztem innych. To motywowanie i wspieranie właśnie w takim dobrym znaczeniu również ma pomóc dzieciom uzyskać taką zdolność do tego, aby swoje potrzeby realizować bez krzywdzenia właśnie ludzi wokół siebie. To, o czym dzisiaj też była mowa, emocje, prawda? To jest bardzo ważna przestrzeń w naszym życiu. Umiejętność takiego zdrowego przeżywania emocji. Zarówno tych trudnych, z którymi ciężko nam funkcjonować, jak je właśnie regulować, jak sobie z nimi radzić, jak szukać rozwiązań, ale też przeżywania tych dobrych emocji, bo często, nie wiem, czy zauważacie wokół siebie to, że ludziom jest trudno cieszyć się z tego, co mają. Ludziom jest trudno cieszyć się z życia, więc to nasze motywowanie i wspieranie również może pomóc dzieciom w tym, aby one właśnie posiadły taką umiejętność cieszenia się ze swojego życia, czerpania radości właśnie z tego, co doświadczają, z tego, co wokół nich, z tych dobrych rzeczy, które wokół nich się dzieją, zauważania w ogóle ich, prawda? Od tego się zaczyna, od zauważania tych dobrych rzeczy. I wreszcie dla osób wierzących, tak jak dla mnie,
to, co jest bardzo ważnym celem właśnie, to jest to, aby dziecko umiało współpracować z Panem Bogiem. Bardzo istotny element z mojej perspektywy właśnie nadania dziecku tego celu w życiu i takie wspieranie i takie motywowanie dziecka, żeby ono widziało w tym wartość, żeby też nauczyło się tego i żeby to był taki naturalny element życia dziecka właśnie. No właśnie, ale żeby w ogóle te wszystkie elementy osiągnąć, to warto zacząć od takiej podstawy. Jaka jest wartość dziecka dla nas osobiście? Żeby to tak naprawdę ocenić, to warto jest spojrzeć na to, jaką wartość dziecko przedstawia w Bożych oczach. I szereg tekstów moglibyśmy tutaj przytoczyć. Już dzisiaj różne teksty były również przytaczane, ale ja chciałabym się odnieść do jednego, które powiedział Pan Jezus. Jezus powiedział: dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, bo do takich jak one należy Królestwo Niebieskie. I teraz taka chwila refleksji nad tym słowem. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze dzieci według Pana Jezusa są już obywatelami nieba? To jest tak piękna myśl, tak niesamowita i tak bardzo właśnie motywująca i wspierająca, jeżeli to dziecko ma taką wartość, że ono już dzisiaj, już teraz jest obywatelem nieba. Jak to wpływa na nas jako rodziców i na nasze spojrzenie na te dzieci, ale też jak to pomaga nam wesprzeć te nasze dzieci, zmotywować do tego, żeby one siebie też tak widziały. I co się z tym dalej wiąże? Pan Jezus też tutaj daje pewne instrukcje. Mówi: dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Czyli właśnie tą bazą jest to, żebyśmy my jako rodzice nie stanowili takiej przeszkody, która poprzez nasze postawy zasłoni naszym dzieciom Pana Jezusa. Tylko żebyśmy my byli takim przewodnikiem, który bierze dziecko za rękę, przyprowadza do Pana Jezusa i wiąże dzieci z Panem Jezusem. To jest takie wyzwanie, które właśnie my możemy sobie postawić. I w tej sferze również wiemy, że to jest ważne, aby przygotować się na to spotkanie z Panem Jezusem. Prawda, w miarę naszego rozwoju, w miarę życia, my nabywamy pewnych kompetencji, pewnych umiejętności, ale też pewnych cech charakteru. I teraz ważne, żeby tutaj się zastanowić, jakie ja cechy i umiejętności uważam za ważne. Jakie cechy i umiejętności moje dziecko uważa za ważne. I możemy rozważać różne tutaj cechy, prawda? Różne kompetencje. Tutaj wymieniłam kilka, na przykład odwaga, wytrwałość, uczciwość, samokontrola. I no właśnie, jak to zrobić, żeby pomóc dzieciom rozwijać pewne cechy? Wiecie, dla mnie takim dobrą metodą jest na przykład czytanie historii biblijnych i pytanie dzieci, którzy bohaterowie są dla nich inspirujący. I jakimi cechami według tych dzieci właśnie ci bohaterowie się wykazywali? Co im pomagało w tym, aby mieć takie cechy? Jakie są elementy potrzebne, żeby właśnie te cechy rozwijać? I my również naszymi słowami mamy możliwość wspierać właśnie rozwój pewnych cech. Tych, które są pożądane do tego, aby właśnie dzieci mogły być samodzielne i te wszystkie elementy posiadać, o których na początku mówiliśmy. I na przykład możemy takie komunikaty do dzieci wysyłać. Sam wszedłeś do sali i zagrałeś przed całą komisją. To świadczy o odwadze. Wyłapywanie tych elementów, tych momentów w życiu, kiedy dziecko właśnie wykaże się pewną cechą i nazywanie tej cechy, że właśnie ta postawa świadczy o odwadze. Wiecie, znam przykład takiego chłopca, który kiedyś, jako dziecko, był z mamą swoją w samolocie. I powiedziała mama do niego tak: wiesz, że bardzo dużo ludzi się boi, kiedy lata samolotem, a ty się nie boisz, jesteś odważnym chłopcem. I potem w dalszym etapie jego życia on się spotykał z różnymi komentarzami, ale nie dał sobie wmówić, że jest tchórzem, dlatego że pamiętał tę uwagę mamy, która mu powiedziała, że jest odważny, bo nie boi się w samolocie lecieć. Dlatego zobaczmy, takie nasze drobne czasami uwagi, komentarze pomagają dzieciom zauważyć, że mają pewne cechy, mają pewne kompetencje już. A dzięki temu, że one widzą, że już mają na pewnym poziomie tę kompetencję, one jeszcze chętniej będą ją rozwijać.
Kolejny przykład. Potrafiłeś się powstrzymać i nie zjeść od razu tego cukierka. To się nazywa samokontrola. Prawda? I takie dziecko potem sobie o sobie myśli, no tak, ja umiem się powstrzymać. Tak, wykazuję się samokontrolą. Jestem wstrzemięźliwy, prawda? Jeżeli my będziemy takich słów używać, te dzieci będą rozumiały te pojęcia i będą potrafiły odnieść właśnie do różnych doświadczeń swoich te określenia. To jest naprawdę motywujące i wspierające do tego, żeby się właśnie rozwijać w tym dobrym kierunku. Bazą do tego, żeby w ogóle właśnie mówić o wspieraniu i motywowaniu, co dzisiaj też już na poprzednim wykładzie było mówione, jest bezwarunkowa miłość, jest otoczenie dzieci miłością. I ja tutaj nie będę tego wątku rozwijała. Możemy ten wątek poszerzyć, pogłębić, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany. Na kanale YouTube Projekt Odnowa jest cała seria takich krótkich filmików mówiących o budowaniu bliskości emocjonalnej z dzieckiem. Zachęcam. Czy w jakichkolwiek innych źródłach, gdzie autorzy mówią tak na temat bezwarunkowej miłości, warto do tego sięgać i właśnie poznawać. Natomiast na dwa elementy z tego chciałabym zwrócić uwagę, bo to są właśnie oczywiście te pozytywne słowa, prawda, które do dzieci mówimy. Spojrzenia, czyli w naszym wzroku też może być zachęta, w naszym wzroku też może być motywowanie. Jeżeli my będziemy tego wzroku używać jako takiego narzędzia właśnie zachęcania, no to będziemy ten efekt uzyskiwać, prawda? Dotyk, to, że dzieci potrzebują przytulenia, bliskości, czy żeby zachęcić właśnie poklepania nieraz po ramieniu. Świetnie sobie poradziłeś, prawda? Czas jest dzisiaj czymś niezwykle deficytowym, byśmy powiedzieli, chociaż teoretycznie od setek lat upływa tak samo, prawda? Minuty nie płyną krócej niż kiedyś, to jednak mamy takie wrażenie, że ten czas pędzi. Dlatego czas jest też niezwykle wartościowy do tego, aby oddać go dziecku, żeby jako rodzic zatrzymać się, odłożyć inne sprawy na bok i po prostu być z dzieckiem. Dać mu też przestrzeń właśnie do mówienia, słuchać go, obserwować, być blisko. Wtedy będziemy mogli znaleźć te przestrzenie, w których może dziecko jeszcze potrzebuje większej motywacji, może większego zachęcenia, może większej troski, kiedy będziemy właśnie tacy czujni i obecni. Ważnym elementem związanym właśnie z motywacją i rozwojem i wspieraniem dziecka są nasze rodzinne wartości i rytuały. I tutaj oczywiście nikt nam nie powie, jakie mają być nasze rodzinne wartości. To my sami tego potrzebujemy, żeby sobie na to spojrzeć i się zastanowić, czy na przykład w moim życiu, nie wiem, wartością jest na przykład punktualność. No jeśli tak, to w naszym życiu rodzinnym będzie to widoczne, prawda? Będziemy wszyscy razem wspólnie, wybierając się gdzieś punktualni, będziemy o to dbali, przekazujemy właśnie wówczas dzieciom tę cechę, to spojrzenie na właśnie tę wartość w taki sposób, że ono będzie chciało to kontynuować, bo będzie to we krwi gdzieś tam w nim, prawda? Nasze rodzinne zwyczaje. Czy mamy taki czas, kiedy wspólnie jemy posiłek? Kiedy spędzamy go jako rodzina? Czy dajemy wtedy dzieciom prawo głosu? Czy jesteśmy na nie uważni? Czy patrzymy na nie? Słuchamy? Czy interesujemy się nimi również właśnie w czasie tego naszego wspólnego czasu? Ważny element również nabożeństwa rodzinne. Jaka jest atmosfera panująca właśnie w tym wspólnym czasie, który ma pomóc nam jako rodzinie przyjść do Pana Jezusa. Czy to jest atmosfera radości, czy uwzględniamy w tym zainteresowania dzieci, potrzeby dzieci, czy przeciągamy w nieskończoność modlitwy i nasze dzieci po prostu już są znużone i naprawdę zniechęcone. W ten sposób nie motywujemy, tylko właśnie zniechęcamy. I też patrząc na misję, wiecie, czasem jest tak, że my sobie myślimy, że trzeba gdzieś wyjść na zewnątrz, do ludzi, pewne rzeczy robić. A czy my widzimy to, że naszą misją jest właśnie to, żebyśmy my wszyscy mieli ze sobą dobre relacje, relacje z Panem Jezusem, żebyśmy byli wierni tym naszym wartościom, rytuałom, nie rytuałom, wartościom właśnie, żebyśmy byli im wierni Panu Bogu i żeby w tym wszystkim panowała autentyczność. Dlatego, że jeżeli chcemy dzieci wychować właśnie zgodnie z tymi naszymi wartościami, a nasze dzieci będą widziały hipokryzję, to bardzo szybko odrzucą to, co im proponujemy, bo nie będą widziały w tym autentyczności. Nie będą potrafiły się z tym utożsamić, a to jest pragnienie dziecka, utożsamić się z rodziną, z rodzicami, z tym, co rodzice przekazują. Kolejna ważna sprawa to jest wyznaczanie granic.
Czyli my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dać dzieciom taką bezpieczną przestrzeń. Tak jak mamy, nie wiem, swoje ogródki, swoje działki, mamy pewną siatkę, prawda? Mamy ogrodzenie i wiemy, że tutaj w tej przestrzeni możemy pewne rzeczy robić, na zewnątrz może niekoniecznie. I wyznaczając pewne granice naszym dzieciom, ważne jest to, żebyśmy my za każdym razem podkreślali, że jeżeli my im czegoś zabraniamy, to to jest dla ich dobra. To nie jest dlatego, że chcemy im dokuczyć, to nie jest dlatego, że my jesteśmy tacy złośliwi, tylko podkreślanie tego, to jest w trosce o ciebie, to jest dla twojego dobra. Istotną sprawą jest właśnie umiejętność też odmawiania, no bo często tak jest, że rodzicom jest ciężko właśnie z tymi trudnymi emocjami dzieci. Niektórzy rodzice mają takie obawy, żeby dziecko nie było smutne, żeby nie było niezadowolone, no i na wiele rzeczy się zgadzają. Ale to nie jest właściwa droga, dlatego że wtedy dzieci nie mają takiego poczucia bezpieczeństwa. Nie mają takiego zrozumienia, co jest w porządku, co nie jest w porządku, co jest dla mnie dobre, a co nie jest dla mnie dobre, co jest właściwe, a co nie jest. No bo jak ja, nie wiem, zrobię maślane oczka i o cokolwiek poproszę, to mam. To zachcianki moje są realizowane. No ale czy to jest odpowiedni moment? Czy my jako rodzice się nad tym zastanawiamy? Właśnie to jest bardzo istotne. I teraz jeżeli my w taki mądry sposób będziemy naszym dzieciom stawiali granice, pokazywali im, co jest dobre, a co złe, też w takim języku pełnym miłości, to dzięki temu one też będą umiały stawiać granice innym. I ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy moja córka w relacji właśnie z takim małym kuzynem swoim bawiła się z nim, a on bardzo chciał z nią spędzać czas, poprosił ją, żeby zagrali w grę, ona się na to zgodziła, po czym oszukiwał, próbował ją nabrać, że to on wygrał, a nie ona, następnie chciał przeciągnąć tą grę o jeszcze kolejną. I moja córka w taki łagodny, pełen miłości sposób tak go pogłaskała po główce i mówi: nie, kochany, umówiliśmy się tylko na jedną grę, jak chcesz, to w drugą możemy zagrać inną. Więc zobaczcie, to jest coś takiego, jeżeli my dzieciom pokazujemy, że to jest okej, nie ulegać, to one też będą potrafiły właśnie stawiać granice innym, ale też będą się uczyły samokontroli, no bo będą rozumiały, że nie zawsze to, na co mam ochotę, jest dla mnie dobre. Więc nie zawsze powinienem za tym pójść, prawda? I właśnie tutaj komunikaty tego typu. Kocham cię, zależy mi na twoim bezpieczeństwie i dlatego nie zgadzam się na pewną rzecz, prawda? I też warto w tej przestrzeni podawać Pana Boga jako przykład. Pan Bóg daje nam pewne zalecenia, pewne wskazówki i my możemy pokazywać dzieciom: Pan Bóg ciebie kocha i też nie na wszystko pozwala. Dlaczego? Bo się troszczy, bo mu zależy. I tak samo rodzic małemu dziecku nie powie: możesz sobie wyjrzeć z okna otwartego na trzecim piętrze bez mojej obecności w pokoju, nie ma problemu, prawda? Jeżeli my dzieciom pokazujemy te rzeczy w tych drobnych sprawach, to one będą rozumiały, że później, kiedy my im czegoś odmawiamy, to jest również dla ich dobra, prawda? Kolejny element to jest uczynienie dzieci częścią systemu rodzinnego, czyli nie wyłączenie ich z obowiązków, nie wyłączenie ich z pewnego procesu decyzyjnego, tylko właśnie zaproszenie ich do tego. Wspólnie dzielmy obowiązki, wspólnie podejmujemy pewne decyzje, te decyzje oczywiście, do których my dzieci chcemy zaprosić, bo to my jako rodzice decydujemy, w których sprawach one zostają jakby tylko w gronie rodziców, tak? A które już są na tyle możliwe dla dzieci do uczestniczenia, że je do nich zapraszamy, tak? To daje dzieciom możliwość rozwoju. To sprawia, że dzieci czują, że przynależą. Bardzo istotna sprawa, która motywuje dzieci do dalszego funkcjonowania, właśnie do życia. Też daje im poczucie sprawczości. Aha, ode mnie coś zależy. Ja też coś mogę, ja też coś potrafię, tak? I tutaj znów takie komunikaty, tak? Dziękuję za twoją pomoc. To dla mnie dużo znaczy, że angażujesz się i kolejne rzeczy, prawda? Wymienianie tego, co doceniamy, jakie elementy pracy dziecka w tym momencie chcemy właśnie docenić i podziękować. Czyli te komunikaty zwrotne, bardzo istotne i zachęcające do tego, żeby dziecko dalej potem chciało uczestniczyć właśnie w tym procesie, prawda? Funkcjonowania rodziny. Dostrzeganie postępów. Nieco już o tym dzisiaj też było. I teraz właśnie w jaki sposób my możemy świętować? No my możemy dzieciom narzucić: słuchaj, jeżeli na przykład, nie wiem, nauczysz się tego całego wierszyka, to ja ci kupię coś.
Ale czy to będzie coś, co dziecku sprawi frajdę, czy naprawdę to będzie jego świętowanie, czy to, nie wiem, jest coś, co my uważamy, że jest okej. Zapytanie dzieci, słuchaj, a jak ty byś chciał świętować, kiedy na przykład zdasz ten egzamin? Co by ci sprawiło przyjemność? Co byś chciał wtedy zrobić? To jest coś, co znów jest takie motywujące, tak? Wzmacniające dla dzieci. Ono będzie mogło podejmować pewne decyzje. Ale też zapytanie dziecko, słuchaj, kiedy to zrobiłeś? Kiedy właśnie ten krok wykonałeś? Kiedy zrealizowałeś pewną część procesu? Jak się z tym czujesz? Jak się czujesz, kiedy to osiągnąłeś? Pokazywanie dzieciom, że one mogą mieć taką autorefleksję też, prawda? Że jeżeli ja coś osiągnę, jeżeli coś zrobię, to mi daje satysfakcję, chociaż może na początku się czegoś bałem. Może miałem pewne obawy, może nie chciałem, ale jednak przełamałem się, zrobiłem coś. I zapytanie, jak się z tym czujesz? A pamiętasz, jak się czułeś na początku? No był lęk, prawda? I czasami nie warto tak słuchać do końca, czy wysłuchać można tego lęku, ale niekoniecznie spowodować, pozwolić temu lękowi zapanować nad nami, prawda? Tylko nieraz warto się przełamać. Pokazywanie dzieciom właśnie tego. To jest coś zachęcającego, kiedy one, patrząc na swoje doświadczenia, mogą właśnie wyciągać wnioski. I tutaj takie na przykład zdanie, które możemy dziecku podać. Jak przyjemnie jest wejść do tak czystej łazienki, jeśli dziecko było odpowiedzialne za wysprzątanie łazienki, prawda? Ta wanna aż lśni i zaprasza mnie, abym się w niej wykąpała. Czy to będzie zachęcające i motywujące dla dziecka? No ja z własnego doświadczenia, z własnego domu wiem, że to jest zachęcające, kiedy my właśnie tego typu komunikaty wysyłamy. Refleksja i nauka z błędów i potknięć. No właśnie, czy my dajemy dzieciom prawo do tego, żeby popełniały błędy? Jak wysokie są nasze oczekiwania? Jeżeli one są zbyt wygórowane, to dzieci będą zniechęcone, bo będą myślały, no ja nigdy nie zadowolę rodziców, prawda? Jeśli mi się coś nie uda, no to będzie fatalnie. Czy dziecko ma być doskonałe? Jak reaguje, kiedy ja popełnię błąd też? To jest takie pytanie, które sobie musimy zadać. Jak ja na swoje błędy reaguję? Czy to jest katastrofa? Katastrofa? No właśnie. Lepiej spojrzeć na to w ten sposób, prawda? Wszyscy popełniamy błędy, każdemu z nas się to zdarza. A czego się nauczyłeś w tej sytuacji? Czego potrzebujesz, żeby następnym razem zapobiec na przykład właśnie takiej wpadce, która nie była dla ciebie przyjemna? Rozwiązywanie konfliktów. No, konfliktów nie da się uniknąć, prawda? Wszyscy doskonale wiemy, że konflikty to jest coś, co nam towarzyszy. I teraz jako rodzice znów, czy my motywujemy dzieci do rozwiązania konfliktów w ten sposób, że szukamy winnych, oskarżamy, próbujemy dotrzeć do źródła, a kto zaczął? Powiem wam taki przykład, jak kiedyś właśnie moje dzieci miały jakąś sprzeczkę taką poważniejszą i w formie takiej zabawowej powiedziałam, okej, chcecie ze mną o tym rozmawiać? Proszę bardzo. To teraz przychodzicie przed wysoki sąd. Ja jestem sędzią. Usiądźcie jedno z jednej, jedno z drugiej i musicie słuchać, kiedy ja wam dam głos. Proszę bardzo. Najpierw pierwsze dziecko może zabrać głos. Jak ty tą sprawę widzisz? No dziecko mi opowiedziało. No to teraz drugie. A jak to z twojej perspektywy wygląda? To było bardzo, bardzo fajne. Dzieci, kiedy ja weszłam w tę rolę, one weszły również w swoje role i to błyskawicznie rozładowało napięcie i rzeczywiście pomogło im dotrzeć do tego, w jaki sposób rozwiązać, prawda? Bo to jest to, co my powinniśmy robić, co potrzebujemy robić. Szukać rozwiązań. Uczyć dzieci przepraszania, wybaczania, ale też pojednania. Kiedy dziecko jest w kłopocie, jak my możemy je zachęcić? No właśnie, o tym troszkę powiedzieliśmy już, tak? Czas, empatia, próba zrozumienia, ale też odwoływanie się do wcześniejszych doświadczeń. Dzisiaj boję się na przykład tego, co przede mną, bo mam iść do lekarza i będzie tam jakieś nieprzyjemne badanie i mogę się odnieść do wcześniejszych doświadczeń. Okej, ale już na przykład byłam wcześniej u dentysty, miałam wyrywanego zęba i to nie było takie straszne. Dałam radę. To wtedy dałam radę, to teraz też dam radę. Prawda? Takie pokazanie tego, że już przez coś przeszliśmy i to wzmacnia, prawda, że jeżeli wcześniej udało mi się, to czemu teraz miałoby mi się nie udać? Ale też pokazywanie dzieciom, że Pan Jezus ich rozumie. Ja bardzo lubię przyprowadzać dzieci w takiej sytuacji w modlitwie do Pana Jezusa. Pan Jezus, tak jak mamy tutaj tekst wyświetlony, jest kimś, kto je zrozumie. I kiedy my się modlimy do Pana Jezusa, pytając Go, Panie Jezu, czy Ty widzisz, co się dzieje teraz z moim synem? Panie Jezu, czy Ty rozumiesz? Czy Ty umiesz pomóc? A w jaki sposób pomożesz? Pan Jezus naprawdę odpowiada naszym dzieciom. I to jest przepiękne, kiedy my właśnie w takich sytuacjach też wiążemy to nasze dziecko jeszcze bardziej z Panem Jezusem.
niezwykle istotna sprawa, bo mówiliśmy o tym zdrowym myśleniu, rozprawianie się ze zniekształceniami poznawczymi. No, nie wiem, czy zdarzyło wam się słyszeć jakieś dziecko, które na przykład mówi, nigdy nic mi się nie udaje. I teraz, kiedy takie dziecko ugłaśnia to, prawda, mówi na głos takie słowa, to my możemy zobaczyć, aha, co siedzi w jego głowie. I możemy powiedzieć, poczekaj, zatrzymaj się. Nigdy nic ci się nie udaje? Ja tutaj takie trzy rzeczy widzę. To wszystko jest prawda według ciebie? Aha, a to co ci się nie udało? A, teraz klocki ci się rozsypały. A dzisiaj nic ci się nie udało? No nie, no coś tam się udało. A wczoraj? Aha, no to prawda, to jest to, co raz powiedziałeś? No nieprawda. A jak to sprawiło, że jak się czułeś, kiedy coś takiego powiedziałeś? No źle. No a prawdą jest co? No teraz rozsypały mi się klocki. I zobaczcie, jeżeli my będziemy wyłapywać takie zniekształcenia poznawcze i pomagać dziecku sobie z nimi radzić, to ono będzie dorastało, ucząc radzić sobie z nieprawidłowym myśleniem. Czy na przykład nauczyciel, który takie zdanie powiedział, 4 z egzaminu to tragedia. Wow! No trochę trudniej jest sobie poradzić ze zniekształceniem, które autorytet jakiś mówi, ale też można. Rywalizacja, porównywanie z innymi, o tym też mówiliśmy. Każde dziecko jest indywidualne, niepowtarzalne, wyjątkowe. Jeżeli my będziemy do naszych dzieci to mówić, zobaczcie, jeżeli jest jakiś przedmiot i na całym świecie on jest jedyny, jaką ma wartość? I teraz w całym świecie, od początku jego istnienia, aż do dzisiaj i jeszcze w przyszłości, nie będzie drugiego takiego kogoś jak nasze dziecko, jak my. Czy to nie jest niezwykłe? Czy to nie jest zachęcające i motywujące? Nie porównywanie się z innymi, bo każdy jest wyjątkowy i moje talenty to nie są twoje talenty. Tak? Każdy ma coś w sobie wyjątkowego. I tutaj właśnie to zauważanie tych talentów i pasji, dawanie takiej przestrzeni. Wiecie, my możemy powiedzieć, no nie, dziecko moje ma pasję gotowania, no taki bałagan w kuchni, pewnie tego dobrze nie posprząta, nie, no nie dam rady. Możemy mieć takie podejście, a możemy właśnie powiedzieć, słuchaj, no jakie jest pyszne to, co ty zrobiłaś, no te ciasteczka były takie kruche, takie delikatne, wspaniałe. Czekam na kolejne, prawda? I to od nas zależy, jak będziemy właśnie podchodzić do tego, jak nasze dzieci, jakie mają pasje. Czas na swobodną zabawę. Jak już dzisiaj powiedziane było, na nudę. Ale to jest też taki czas, kiedy właśnie dzieci rozwijają kreatywność i relacje z sobą samym, ale jeżeli są z innymi dziećmi, to też relacje z innymi dziećmi. To jest coś takiego, co pozwala dzieciom ładować baterie. I to ładowanie baterii jest niezwykle potrzebne, żeby dzieci były zmotywowane potem do tego, aby zająć się obowiązkami, aby spędzić czas na, nie wiem, czytaniu jakiejś lektury, prawda? Istotna sprawa, ta przestrzeń taka, ta świadomość, że dziecko będzie miało czas właśnie na swobodną zabawę. Dbanie o siebie, które ma być wzorem dla dziecka. Jeżeli ja chcę zmotywować moje dziecko do tego, żeby ono podejmowało dobre decyzje w życiu, żeby troszczyło się o siebie, żeby nie zaniedbywało siebie, żeby wybierało to, co właściwe, to ja potrzebuję najpierw dbać o siebie. W tych wszystkich przestrzeniach, które właśnie dotyczą naszego życia. Wówczas nasze dziecko poprzez obserwowanie nas i zobaczenie tego, jaki jest efekt, będzie chciało również to w swoim życiu stosować. Powiedziane już dzisiaj też było, że Słowo Boże jest niezwykle cennym źródłem tego, aby właśnie czerpać wiedzę. Jeśli chcemy mówić o wzmacnianiu, o zachęcaniu, to właśnie Słowo Boże jest przepięknym narzędziem do tego, aby pomóc nam, czy też naszym dzieciom, na przykład w chwili słabości. I takie słowa, które możemy przeczytać. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Czy kiedy ktoś jest zniechęcony, kiedy ktoś myśli, że to będzie trudny dzień, że przed nim duże wyzwanie, czy ta świadomość, że jeżeli chcemy właśnie współpracować z Panem Bogiem, to w Nim możemy wszystko? Naprawdę wszystko? I wiecie tak, my dorośli to mamy nieraz pewne takie ograniczenia. Wszystko, czyli co? A nasze dzieci naprawdę rozumieją to jako wszystko. Zachęcenie do zaangażowania, kiedy człowiekowi się nie chce,
cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To my jako rodzice możemy siebie w ten sposób motywować, zachęcać, ale też możemy nasze dzieci zachęcać, że my wszystko, każdą rzecz, jeżeli ja, nie wiem, piszę literki w zeszycie, to ja mogę to czynić na chwałę Bożą. Jeżeli ja sprzątam swój pokój, to ja mogę to czynić na chwałę Bożą. Jeśli ja myję zęby, to ja mogę to czynić na chwałę Bożą. Wow, jakie w ogóle, jaka zmiana perspektywy. No niesamowite, prawda? To daje nam moc do tego, że nawet najdrobniejsze rzeczy mogą przynosić chwałę naszemu Bogu. I wreszcie wdzięczność. Czy dziękujemy sobie nawzajem? Czy na przykład raz w tygodniu mamy spotkanie rodzinne, na którym każdy sobie nawzajem mówi, za co jesteśmy wdzięczni? Bo my tak w rodzinie naszej robimy. I to jest wspaniałe. Ale też wdzięczność do naszego Pana Boga. Czy mamy ją? Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo ta wdzięczność sprawia, że mamy więcej motywacji do dobrych rzeczy, bo dostrzegamy właśnie to dobro, które jest wokół nas i nas to zachęca do tego, aby dalej funkcjonować. Jeszcze temat, który chciałam poruszyć, że jako rodzic mogę nie wiedzieć, ale być może w panelu pytań i odpowiedzi będzie na to czas. Na ten moment bardzo dziękuję za uwagę. Witam serdecznie Państwa na niestety ostatnim już dzisiaj panelu dyskusyjnym, na którym będziemy rozmawiać dalej, kontynuować temat wspierania i motywowania, a jest to już ostatni panel na naszej konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w której akurat w tej edycji skupiamy się na zapobieganiu, na tym, żeby nauczyć się wspólnie, jak te nasze dzieci i młodzież ustrzec przed problemami psychicznymi. W tym panelu bierze udział Małgosia Trzeciak-Widz, która poprowadziła wykład na temat wspierania i motywowania. Jest z nami również Agata Rubak, która już była też w poprzednim panelu. Przypomnę tylko, że Agata jest wieloletnim pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem, a od kilku lat również dyrektorem Centrum Edukacyjnego Kompas. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci, o ile wiem. No i jest z nami jeszcze gość, Kasia Bylina, licealistka, czyli przedstawiciel młodzieży w naszym panelu, bardzo cenny głos, córka pastora, tak, z tego co wiem, no i osoba młoda, która wierzy w to, że młodzi mogą robić trudne i odważne rzeczy. Tak, bardzo mi się to podoba. Nie boisz się wyzwań, z tego co wiem, lubisz doświadczenia nowe, no i mam nadzieję, że ten udział w tym panelu będzie pięknym doświadczeniem i dobrym dla ciebie, ale również i dla wszystkich słuchaczy, widzów, którzy razem z nami w tym panelu są. Słuchajcie, zacznę może od takiego pytania, które chyba Małgosia nie zdążyła poruszyć w swoim wykładzie, a które jest, myślę, bardzo ważne, bo my, dorośli, lubimy wiedzieć wszystko, a wobec dzieci lubimy odgrywać osobę taką nieomylną i taką wiedzącą, taki autorytet, bo boimy się. No to teraz pytanie, czy rodzic może czegoś nie wiedzieć? I jak to wpływa na nasz autorytet i na nasze dzieci? Tak, właśnie taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że nie wiedząc, my dajemy dziecku taką przestrzeń, w której ono może znaleźć rozwiązanie, prawda? Jeżeli dziecko przychodzi i czeka na rozwiązanie, a my tego rozwiązania nie dajemy, no to dziecko może zacząć myśleć. I czasem jest tak, że po prostu powiedzenie pewnych rzeczy pomaga dzieciom poukładać sobie myśli i znaleźć rozwiązanie. Ale z drugiej strony też, myśląc o tym temacie nie wiedzieć, to też taki wątek chciałam poruszyć, w którym my możemy nie wiedzieć, jak w danym momencie wesprzeć nasze dziecko, jak mu pomóc. I kiedy ono przychodzi i jest naprawdę smutne, albo siedzi, tak, jest w jakimś takim właśnie w trudności jakiejś, to po prostu powiedzenie, wiesz, ja nie do końca wiem, jak mogę ci pomóc, czy możesz mi coś podpowiedzieć? Co teraz byłoby dla ciebie wspierające? Tak, danie dzieciom tej możliwości, żeby to ono powiedziało, czego potrzebuje w tym momencie. A czy byliście w takiej sytuacji, pytam tutaj panie, które mają już swoje dzieci, że faktycznie nie wiedziałyście, jak się wtedy czułyście i co zrobiłyście?
Ja może najpierw powiem, jako nastolatka, jak byłam w takiej sytuacji z perspektywy nastolatki i rodzica. Jako nastolatka czytałam bardzo dużo książek, w którym było bardzo dużo trudnych słów. I co chwila się mojej mamy pytałam: mamo, co znaczy to słowo? Mamo, co znaczy tamto słowo? Mama nie wiedziała i mówiła: nie wiem, ale sprawdź w słowniku takim i takim i odsyłam je do tego słownika. I do tej pory mam nawyk sięgania do słownika, jeżeli o czymś nie wiem. Więc wypracowała u mnie taki nawyk. Jako u nastolatki. Tak, mnie się zdarza właśnie w różnych sytuacjach, kiedy moje dziecko jest w jakimś kłopocie. Ja naprawdę nie wiem, jak w tym momencie, co mu może pomóc. To ja to mówię, tak? Wiesz, bardzo chętnie cię wesprę, bardzo chętnie, ale czy podpowiesz mi, co by teraz ci pomogło? Czego potrzebujesz w tym momencie, tak? Czy zdarza się, że w takich sytuacjach też przychodzimy razem do Pana Jezusa i ja się po prostu modlę. Panie Jezu, czy ty możesz podpowiedzieć mojej córeczce, czy mojemu synkowi, co ja mogłabym dla niego zrobić teraz, żeby się o niego zatroszczyć? I to jest cudowne, tak? Bo wtedy jeszcze znowu zbliżamy do Pana Jezusa, ale też uczymy czegoś takiego, że nie wszystko od tego rodzica zależy, prawda? Czyli takie stopniowe pokazywanie, że dziecko jest odrębnym bytem. Ja nie siedzę w jego sercu, ja nie znam każdej jego myśli, a Pan Bóg zna. No ja myślę, że to jest też ważne w tym, że jeżeli ja nie jestem nieomylna, nie wiem wszystkiego i mam do tego prawo, to uczę tego i dziecka, że dziecko też ma prawo nie wszystko wiedzieć. Więc to też jest taka wspólna nauka. Kasiu, a czy ty byłaś w takiej sytuacji, że przyszłaś do rodziców z problemem i nie ma pomocy i rodzice nie wiedzą? Myślę, że byłam. Ja lubię być w takiej sytuacji, bo to też sprawia, że przypominam sobie, że rodzice to też ludzie i że też trzeba ich traktować. No bo rodziców się traktuje zupełnie inaczej niż ludzi, których nie znamy, lub ludzi ze zboru, z kościoła i tak dalej. Więc to jest dla mnie często takie przypomnienie, że oni też mają jakieś swoje, poza nami, poza pracą, mają też jakieś swoje uczucia i tak dalej. To pomaga czasami. Kiedy nie znają odpowiedzi na pytanie. A jak ty się wtedy czułaś? Czy brakuje ci wtedy? Czy czujesz się źle? Masz pretensje do rodziców? To znaczy, powiem tak, nie pamiętam do końca, jak było, kiedy byłam dzieckiem, ale teraz chyba nie mam z tym żadnego problemu. To jest zupełnie zrozumiałe dla mnie. Ja myślę, że to jest taki też fajny krok do samooceny, do takiej wysokiej samooceny, pozwalanie sobie na to, że możemy nie wiedzieć i również pozwalanie na to, że możemy popełniać błędy. Nie jesteśmy nieomylni, warto o tym pamiętać. Dobrze, a przejdźmy do takiego pytania, dla mnie powiem trudnego, ja też nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jak u dzieci budować wytrwałość i odwagę? Nie wiem, czy zauważacie, ale ja mam wrażenie, że coraz więcej dzieci ma problemy z trwałością. Dorośli też mają, ale dzieci coraz mniej mają mają coraz mniejszą umiejętność skupiania się na jednej rzeczy, skupiania się przez długi czas i wytrwania przy czymś długo. No to jak ich wspierać, żeby byli wytrwali i żeby byli odważni również w podejmowaniu działań, podejmowaniu decyzji? No to warto jest zacząć od drobnych rzeczy. Tak, nie od razu rzucanie na głęboką wodę i dziecko ma nie wiem jaką ogromną rzecz tutaj osiągnąć i być wytrwałym, nie wiem, cały dzień siedzieć nad jakimś jednym konkretnym zadaniem. Ja mogę się podzielić takim przykładem z mojego życia, kiedy dzieciom przydzielałam pewne obowiązki w domu. Wiadomo, wszyscy różne rzeczy robimy i na przykład jak gotowałam, to dzieciak miało obrać na przykład syn jednego ziemniaczka. Na początku to było takie trudne. O rety, wiecie, bo te małe rączki, ten ziemniak, no wydawał się za duży i tak dalej. I tak taka motywowałam i zachęcałam, że zobacz, już taki kawałek się udało obrać. Zobacz, już tyle jest obrane, już na tym kawałku nie ma tej skórki. Ale też pokazywałam inną rzecz. Zobacz, wiesz, nad jaką cechą ty pracujesz? Nad wytrwałością. Jak ty obierzesz całego tego ziemniaka i może ci trochę palce będą bolały i może będzie trochę ciężko, to ty zaczynasz się uczyć wytrwałości. Wow, a wiesz, do czego wytrwałość jest potrzebna? Powiedz mi, czy ty chciałbyś wejść na taką najwyższą górę, na najwyższy szczyt? No tak. Widziałeś takich ludzi, co się spinają? No tak. Chciałbyś? No tak. Jak myślisz, jaka cecha jest potrzebna? No wytrwałość. No i patrz, i ty obierając tego ziemniaka uczysz się tej wytrwałości. Czyli pokazywanie właśnie w taki fajny, ciekawy sposób dzieciom, że to jest praca taka od drobnych rzeczy rozpoczynająca się, a później za jakiś czas patrzenie wstecz i właśnie kiedy dziecko już, nie wiem, potrafi obrać te 10 i pokazywanie, a pamiętasz, jak te pół roku temu ten jeden był taki trudny? Zobacz, jak to, że byłeś wytrwały,
twoje umiejętności powiększyło. Jeszcze nawiązując do tematu odwagi, bo jeżeli mówimy o odwadze, to za różnymi sytuacjami, gdzie budujemy tę odwagę, kryje się lęk, prawda? I każdy etap rozwoju dziecka ma jakiś swój lęk. Dzieci boją się ciemności, boją się, że na przykład jak rodzic wychodzi z domu, to może do tego domu nie wrócić. I każdy etap ma jakiś lęk, więc jak mówimy o odwadze, to warto z dzieckiem przejść przez ten lęk, przeżyć z nim razem ten lęk i na tym budować coś wartościowego. Jest taka metoda, która nazywa się bajkoterapia, prawda? I ona właśnie wskazuje, że są różni bohaterowie, są postacie realistyczne, a może też wymyślone przez pisarzy, które taką samą drogę przechodziły, jak i ja na przykład. Borykają się z takimi samymi problemami i dla dzieci często jest to pomocne, że one mogą się utożsamić z kimś, kto miał podobny problem i pokazać, w jaki sposób ta osoba, ten bohater, czy ktoś jeszcze inny pokonał ten problem, prawda? I w taki sposób możemy też wspierać dzieci, będąc z nich w tych lękach i budując przez to ich odwagę. No a czy wszystkie dzieci, to chyba takie pytanie retoryczne, ale specjalnie je zadam, żeby wybrzmiało. Czy wszystkie dzieci mają ten sam potencjał bycia tak samo odważnym i tak samo wytrwałym? No właśnie, czasem to tak jest, że nie wiem, oczekujemy, że każde dziecko będzie potrafiło wyjść na środek i wyrecytować jakiś tekst. No, czy my naprawdę potrzebujemy, żeby tak było? Czy rzeczywiście to jest takie ważne? Czy możemy dać taką przestrzeń, że niektóre dzieci będą bardziej nieśmiałe? One będą może robiły, nie wiem, może na zapleczu będą pracowały, może będą się, nie wiem, może będą kamerę obsługiwały właśnie, tak? Czy jakieś inne rzeczy robiły? Czyli zobaczcie, że to nie jest tak, że te wszystkie cechy muszą być na tym samym poziomie u każdej osoby, prawda? I pokazanie tego dzieciom, że one nie są gorsze, że tego nie robią, bo tamta praca jest równie ważna jak ta. Z mojej perspektywy bardziej takiej młodzieżowej, ja osobiście czasami potrzebuję takiego lekkiego wypchnięcia ze strefy komfortu, bo ja osobiście, gdybym miała jakiś wybór, to nic bym nie robiła. I pamiętam na przykład, kiedy pierwszy raz jechałam pociągiem i to nie było tak, czy ja chciałam, czy nie chciałam. Rodzice twierdzili, że jestem gotowa i oni gdzieś tam byli poza miastem i ja sama musiałam pojechać pociągiem na jakieś tam szkolenie. I byłam przerażona, bo ja nie cierpię robić nowych rzeczy sama i to było straszne, ale dzięki temu mogę teraz jeździć na zjazdy różne sama i pewnie to nie jest dla każdego, nie każdy czuje się okej z tym, ale mi się wydaje, że często czasami trzeba tak delikatnie popchnąć po prostu w stronę no, tych rzeczy. Kasiu, powiedziałaś słowo klucz, delikatnie. Tak. Bo ja też myślę, że naprawdę, znaczy myślę, no jestem pewna, że każde dziecko jest różne, bo każdy człowiek jest inny i my mamy naprawdę różny potencjał w różnych obszarach i w różnych umiejętnościach i zdolnościach. Nie każdy jest tak samo odważny i nie każdy w ogóle nawet pomimo ogromnego wysiłku będzie tak samo odważny jak inny bez wysiłku. I to jest bardzo ważne, żeby jako rodzic, jako nauczyciel wiedzieć to i akceptować to. Ja bym powiedziała nie wyśmiewać. Wiecie, że mi się zdarzyło faktycznie wyśmiewać czasami zupełnie nieświadomie. Śmiałam się, że nie wiem, dziecko boi się pająków. A ma prawo bać się pająków i to czasami są ogromne lęki. Z żadnego lęku nie powinniśmy się bać. Ja też się tego cały czas uczę, ale nam się wydaje, że jak my się nie boimy, to nikt się nie powinien bać. A to nie jest tak. No my mamy inne strachy, tak? I ktoś inny się tego akurat nie boi, więc myślę, że warto o tym pamiętać. Tak, to chciałam jeszcze dodać. To jest bardzo ważne. Ja pamiętam rozmowę z moją mamą, miałam może 8-9 lat. To była taka jakaś głupia sprawa. Jakiś chłopak mi się podobał, coś takiego. I z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to moja mama 100% poważnie podeszła do rozmowy ze mną, jakby to były normalnie poważne tematy, jak związki w dorosłym życiu. A to było takie śmieszne, bo to nie miało żadnego znaczenia i gdybym ja była rodzicem w tamtym czasie, to ja bym po prostu wybuchnęła śmiechem. Ale pamiętam to do tej pory i było to dla mnie bardzo ważne, bo nauczyło mnie dużo.
bardzo ważny głos, więc pamiętajmy o tym, szczególnie my jako dorośli, ale wszyscy. Zadam również pytanie w obszarze asertywności. Dla mnie osobiście to jest bardzo, bardzo ważny temat. Lubię edukować z tego tematu, bo myślę, że wszyscy, również większość dorosłych ma z tym problem, jak wspierać dzieci i młodzież w budowaniu asertywności, a szczególnie w umiejętności stawiania granic. Jak ich wesprzeć? Myślę, że konieczne jest rozpoczęcie od tego, żebyśmy my szanowali ich granice. Czyli nawet takie uczenie dziecka. Posłuchaj, no mama cię kocha, tak? No tak. To czy ja mam prawo zawsze cię pocałować? Czy ty możesz mi odmówić? Jak wiesz, że ja cię kocham, możesz mi odmówić, czy nie możesz? No mogę. No bardzo dobrze. Tak? I pochwalenie tego właśnie, docenienie, że tak, dziecko to rozumie, że ono będąc odrębną osobą ma prawo czegoś nie chcieć. Czy nie wiem, jakaś zabawa z dzieckiem i dziecko mówi nie chce. A my kontynuujemy, no to łamiemy te granice, więc nie będziemy dzieci uczyć asertywności, bo będziemy pokazywać, okej, jak ktoś jest silniejszy, albo jak ktoś mnie kocha, to on ma prawo pewne rzeczy robić, bo on się dobrze bawi. Nie, czyli my, jeśli będziemy szanować dzieci, to one będą się uczyły takiego szacunku do samego siebie wtedy, tak? I tej świadomości, że one mogą chcieć inaczej niż ktoś inny, prawda? I oczekiwać tego, że ten ktoś to uszanuje. Jak jesteśmy w takim środowisku nie domowym, tylko na przykład przedszkolnym albo szkolnym, to też warto rozmawiać o tym z innymi dziećmi, tak? Jeżeli ktoś mówi nie, ktoś mówi stop, to od razu zaprzestajemy jakichś działań, nie robimy nic na siłę. I warto też uczyć dzieci tego powiedzenia nie, ale dlaczego, tak? Bo dla drugiego dziecka jest to bardziej zrozumiałe, jeżeli jakiś jeszcze komunikat za tym pójdzie, niż nie, bo nie, i ktoś to może sobie na swój sposób zinterpretować, tak? Na przykład dziecko, które nie chce teraz biegać, może powiedzieć, ja nie chcę się bawić teraz w berka, bo chcę sobie odpocząć. Jak odpocznę sobie, to dołączę do waszej zabawy, tak? I wtedy taki komunikat jest bardziej jasny do przyjęcia i dziecko nie interpretuje sobie, no, że on mnie nie lubi, bo nie chce się ze mną bawić, tak? Mhm. Jeszcze taki przykład z życia. Pewna dziewczynka miała zajęcia z instrumentu i pani nauczycielka przedłużała te zajęcia, przedłużała. Dziewczynkę bolały paluszki. Ale no nie potrafiła odmówić, no bo jak pani chce, żeby było dłużej, no to jak ja mogę powiedzieć nie? I mama z tym dzieckiem ćwiczyła. No dobrze, no to ja jestem teraz tą nauczycielką i ja ci mówię, słuchaj, dzisiaj mamy dłużej lekcję. No nie wiem, no nie przekonałaś mnie, no to mamy dłużej lekcję, jeszcze raz. I wiecie, takie ćwiczenie nawet z dzieckiem, to jak to można powiedzieć? Podpowiadanie, słuchaj, no to możesz powiedzieć tak, spróbuj teraz. Bo pokazanie też dzieciom, że można odmawiać z szacunkiem do drugiej osoby, bo czasem dziecko może mieć coś takiego w głowie, aha, jak odmówię, to znaczy, że ja nie szanuję tego nauczyciela. No nie, zobacz, przećwiczmy to na sobie. Na przykład, dzisiaj, proszę panią, nie mogę zostać dłużej, bo ostatnio bolały mnie palce i zrobił mi się teraz odcisk. Na przykład, taki zwykły komunikat, prawda? Albo dzisiaj nie mogę zostać dłużej, bo mamy z mamą plany po lekcji. Prawda? Uczenie dzieci, czyli ćwiczenie z nimi w tych różnych takich trudnych sytuacjach w ich życiu. Okej, to przećwicz na mnie. Myślę, że bardzo warto. Kasiu, jeszcze chciałaś dodać coś? Tak, jeśli mogę. Bardzo ważne jest, żeby rodzice nie tylko rozmawiali o tym z dziećmi, ale dawali przykład, bo jeżeli ja no teraz rozumiem więcej, ale jeżeli widzę, że moja mama, mój tata biorą na siebie za dużo i przez to nie mają czasu dla mnie albo na jakieś swoje własne rzeczy, hobby, zainteresowania, bo nie potrafią odmówić innym ludziom, to nawet gdyby ze mną o tym rozmawiali, to ja nie dostaję tego przykładu, że ja rzeczywiście mogę czegoś nie zrobić, nawet jeżeli to jest dobre dla wszystkich, bo nie mam ochoty, bo nie mam czasu, tak? Mhm. Ale też jak ten wątek, to mi przyszło z kolei do głowy, że czasami odmawianie dzieciom, też im pokazanie. Ja pamiętam, jak dzieci moje były małe i ja brałam chociaż 15 minut z książką i mówię, to jest czas dla mnie, robiłam sobie herbatę i oczywiście 1000 spraw wtedy byłam. Ja teraz nie odpowiadam na żadne pytania, chociaż to było co chwila zaburzane, ale ja uczyłam, że teraz nie odpowiadam na pytania, teraz wy się bawicie sami. Ja mam tą swoją przestrzeń, tak? Pokazywanie dzieciom tego, że ja też mam do tego prawo, to je uczy, tego, że one też mogą. Prawda? W ten sposób później. No ja powiem też z mojego doświadczenia nauczycielskiego, jak mam zajęcia z dziećmi i dzieci, szczególnie w młodszych klasach, powszechnie się dotykają, klepią, popychają. Bardzo zwracam uwagę na to od wczesnych lat, żeby edukować, że każdy ma swoją strefę i jeżeli druga osoba sobie nie życzy, to tego nie rób.
nawet nie dotknij, nawet nie podchodź blisko, jeżeli widzisz, że druga osoba ma pewien dyskomfort, a z drugiej strony osoba, druga, ma prawo powiedzieć, nie dotykaj mnie, nie podchodź tak blisko, to jest bardzo ważne. Albo dzieci, jeżeli biorą rzecz drugiej osoby, nie wiem, kredkę bez pytania, to też mówię, to nie jest twoja rzecz. Jeżeli bierzesz bez pytania czyjąś rzecz, to kradniesz. Więc myślę, że takie nazywanie po imieniu pewnych rzeczy i uczenie tych granic, uczenie tego dzieci, że mają prawa, wzmacnianie tego też swoim przykładem, no to jest, a to jest absolutna podstawa. No, natomiast no, niestety sami dorośli mają często problemy z asertywnością, więc myślę, że powinniśmy zacząć od uczenia się samemu asertywności, w ogóle poznania, czym jest asertywność, czyli chociażby stawianie granic z poszanowaniem drugiej osoby, a potem też wzmacniać nasze dzieci też w ich prawach. Ale jeszcze z asertywnością, no bo uczenie asertywności, czyli jak to rozgraniczyć z uczenia odpowiedzialności, kiedy chcemy, i to powinno, oczywiście powinniśmy uczyć dzieci odpowiedzialności, wykonywania pewnych rzeczy. Czyli nie mogą mówić zawsze nie. Jak to odróżnić, to dobre nie od złego nie? I czy jest złe nie i dobre? Tak, jeżeli tutaj nawiązujemy do obowiązków, tak, do właśnie takiego włączenia dzieci w pewne sprawy, to myślę, że takie żeby dzieci zachęcić w ogóle do tego, to warto im dawać wybór. Mhm. Nie wiem, na przykład zapytać, teraz to zrobisz czy za 5 minut? Wolisz teraz czy za 5 minut? Albo wolisz, nie wiem, zamieść tutaj czy zetrzeć kurze? Dawanie takiego wyboru, to sprawia, że to dziecko podejmuje decyzję, a jednocześnie jest włączone, prawda? Jest jednocześnie włączone. Kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest też to, że my właśnie możemy z dziećmi wspólnie pewne rzeczy robić, tak? To już też o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Kiedy jako rodzina pewne rzeczy wykonujemy, kiedy dzieci widzą, że wszyscy się w coś angażują i my tworzymy razem tą przestrzeń, to one też czują się częścią tego, prawda? To jest zachęcające dla nich właśnie. Kasia, jak rodzice cię motywowali do tego, żebyś brała udział w obowiązkach domowych albo żebyś robiła to, co według nich dobrze by było, żebyś zrobiła? U nas od zawsze była taka zasada, że jak nie chcesz robić obowiązków, to nie robisz, ale wtedy nie masz przywilejów, bo tworzymy rodzinę razem. No i fakt, to rodzice pracują, my się uczymy i dopiero wzrastamy w tym domu, ale nie wykonujesz swojej działki w tym domu, jesteś częścią tego domu, nie masz przywilejów. No przywileje można dla każdego, to są różne w każdym domu i dla każdego inaczej, ale no u nas tak zawsze było, więc... Bardzo dziękuję. Myślę, że bardzo dobra lekcja. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę właśnie na to, żeby nie mylić asertywności no, z takim kompletnym brakiem odpowiedzialności, bo jednego i drugiego trzeba uczyć. I to można naprawdę pięknie połączyć, że asertywność to nie jest mówienie zawsze nie i pozwolenie na to, żeby dziecko nic nie robiło i zostawianie go w tej przestrzeni. No bo to chociażby burzy poczucie bezpieczeństwa, bo granice dziecku też trzeba pokazać i nauczyć go. Proszę jeszcze. Tak, i też właśnie warto pokazywać, że każdy wybór prowadzi do jakichś konsekwencji. Jeżeli ty odmówisz, okej, masz prawo odmówić, ale to się będzie wiązało z pewnymi konsekwencjami. Miałeś prawo, ale też teraz do tych konsekwencji też masz prawo. I one są częścią tego wyboru, prawda? Więc to uczy mózg dziecka, że za każdym wyborem jest coś dalej. To nie kończy się tylko na tym tu i teraz, tylko jest coś dalej za tym. Ale to potrzebna jest też w tym taka atmosfera miłości. Dlatego, że jeżeli to będzie z gniewem i z takim karaniem na zasadzie odwetowym, no to nie przynosi właściwego efektu, prawda? Jeżeli to jest pokazywanie, że to jest w trosce o ciebie, bo zobacz, to teraz ty się chcesz nauczyć, ty potrzebujesz się nauczyć, jak funkcjonować w rodzinie, jak inaczej to zrobić, jeśli ty nie chcesz być częścią. Jeżeli ty teraz odmawiasz tego, to cię uczy braku odpowiedzialności, tak? I pokazywanie dzieciom właśnie tego rozmawianie, to jest, kluczem jest naprawdę rozmawianie. No plus nierozmawianie w negatywnych emocjach, czyli najpierw wyciszenie swoich własnych negatywnych emocji, rozpracowanie ich, a potem dopiero przejście do dziecka. Przejdę do kolejnego chyba trudnego też pytania i trudnego tematu.
Jak motywować i zachęcać do podejmowania wyzwań i do w ogóle podejmowania decyzji osoby, dzieci, młodzież, które mają bardzo niską samoocenę, które w ogóle nie wierzą w swoje umiejętności i uważają, że się do niczego nie nadają? To warto jest szukać tych przestrzeni, w których im wychodzi. I pokazywanie tego, i docenianie tych naprawdę najdrobniejszych rzeczy. Nie wiem, na przykład mamy całą stronę zadań i zwrócenie uwagi. Zobacz, tu jest dobry wynik w tym zadaniu, tak? Jakieś takie drobne. Czy na przykład, nie wiem, dziecko uważa, że nie potrafi malować, nie potrafi rysować. No, wziąć tę kartkę i opisowy sposób ocenić to, tak? Pokazać, zobacz, tutaj jak patrzę na to, to od razu widzę, że to jest słońce, tak? Czyli takie pokazywanie, taka ocena, takie nazywanie pewnych rzeczy, które będzie wzmacniało w dzieciach tą świadomość, że one jednak coś potrafią i ktoś to dobrze odczytał i ktoś to dobrze zrozumiał i ktoś faktycznie widzi, co na tym rysunku jest, tak? Tak, żeby się dziecko tak właściwie rozwijało, musi też być we właściwych warunkach. Taką atmosferę odpowiednią trzeba stworzyć, tak? Taką atmosferę akceptacji, zarówno w domu, jak i zarówno w szkole i w przedszkolu. I jak dziecko będzie czuło, miało te podstawowe potrzeby zapewnione, że czuje się w tym miejscu bezpieczna, czuje, że do tego miejsca przynależy, czyli tworzę to miejsce, jak mówiłyście, tworzycie dom razem z rodzicami, ponieważ wykonujecie coś razem. Że na przykład mam wpływ na to, jak moja klasa wygląda, bo na przykład na godzinach wychowawczych wspólnie o czymś decydujemy, tak? I że ja również tworzę to miejsce. I jeżeli dziecko też będzie wiedziało, że w tym miejscu jest szanowane i że w tym miejscu może rozwijać swoje talenty i predyspozycje, bo nie każdy ma takie talenty widoczne, czyli granie na pianinie, malowanie, nie wiem, publiczne występy, tak? To mogą być jakieś ukryte talenty. Talent gościnności, talent tego, że przychodzi nowa osoba do klasy i na przykład ktoś się o nią zatroszczy tak sam z siebie, prawda? I jeżeli dziecko ma taką atmosferę, taki grunt, to wtedy wystarczy naprawdę niewielka technika czy metoda motywowania i naprawdę można dużo osiągnąć. No ja myślę, że też powiedziałaś, dotknąć bardzo ważnej rzeczy, szacunku do dziecka. Jeżeli dziecko czuje się szanowane w szkole, przez nauczycieli, to jest pierwszy krok, to, no to daje taką przestrzeń bezpieczeństwa. Niestety zdarza się, że się tak się nie czuje, ale no jeżeli nie czuje się szanowany w domu, to jest jeszcze większa tragedia i jeszcze jest trudniej w ogóle takiemu dziecku czy młodzieży budować tą wysoką samoocenę. Więc myślę, że warto to podkreślić, wspólny szacunek i empatia. Chciałabym poruszyć jeszcze jeden taki obszar, który myślę, że jest powszechny w naszym społeczeństwie, bo niestety żyjemy w społeczeństwie nastawionym na konkurowanie. Od najmłodszych lat jesteśmy konkurujemy z kimś. Porównywanie ocen, system oceniania. No niestety to potem idziemy do pracy, w pracy też konkurujemy. Na studiach konkurujemy, zawsze konkurujemy. Jak wspierać dzieci i młodzież, które właśnie są w tym systemie konkurowania, no a nie radzą sobie z tym? Ja polecam edukację domową. Oczywiście. To nie jest dla wszystkich, ale dla mnie, mi się tak wydaje, że to było świetne rozwiązanie, bo może nie miałam jakichś bardzo negatywnych doświadczeń w szkole, ale od kiedy teraz z powrotem przeszłam na edukację domową, bo byłam przez parę lat w szkole, to zaczęłam postrzegać siebie w zupełnie innych kategoriach i zaczęłam nie konkurować z innymi ludźmi, a konkurować sama ze sobą. I każdego dnia chcę się czuć lepiej sama we własnej skórze, bo spędzam tyle czasu ze sobą i nie muszę porównywać się tak bardzo do innych. Piękne. No nie każdy niestety ma takie możliwości. Tak, ja to rozumiem i to jest 100% prawda. Tak, ja też mam w sobie dużo niezgody na tą kulturę konkurencji i kulturę ocen, dlatego uważam, że zamiast konkurencji powinniśmy budować współpracę, tak? I z tego też powodu, z tej niezgody stworzyliśmy też trochę inne miejsce, trochę inną szkołę, to Centrum Edukacyjne Kompas, które prowadzę i w którym również uczę, gdzie
U nas nie ma ocen jako takich cyfrowych, tak? Jeżeli widzimy, że jakieś dziecko trzeba jeszcze w czymś wesprzeć, bo powiedzmy jakiejś wiedzy czy umiejętności nie opanowało, to jest to bardziej na zasadzie komentarza, tak? Że tutaj i tutaj jeszcze potrzeba nad tym popracować. W tych i w tych obszarach jest dobrze i dokładnie nazywamy obszary, które dziecko rzeczywiście już opanowało. Ale kultura oceniania i rywalizacji tworzy społeczeństwo, w jakim żyjemy, prawda? Więc na pewno trudno jest w szkołach, nie wiem, takich systemowych, gdzie jednak ten system jest z góry narzucony, odejść od tego, tak? Ale mądrzy nauczyciele potrafią prowadzić klasę przez współpracę, a nie przez rywalizację. To, co myślę też jest ważne, to właśnie dostrzeganie znów tego, że to dziecko jest indywidualnością, że ono jest niepowtarzalne, że ma taki zestaw cech, jakiego nie ma żaden inny człowiek na całym świecie, i zwracanie na to uwagi, doszukiwanie tych elementów w tym dziecku, tych przestrzeni, w których ono się czuje dobrze, w których ono się spełnia, w których się realizuje. To jest coś bardzo istotnego, ale też zwracanie uwagi, że zobacz, może tak być, że nie wiem, szykujesz się do egzaminu, ale tego dnia masz gorszy nastrój, tego dnia gorzej spałeś, tego dnia jesteś chory. Czy ta ocena odzwierciedla twoją wiedzę? Czy my się powinniśmy przywiązywać do ocen? Czy ocena ma znaczenie? Ja tego na przykład uczę moje dzieci, bo pomimo tego, że są w edukacji domowej, no to są oceniane, bo mają egzaminy. I właśnie ja im to pokazuję, że naprawdę nie chodzi o tą ocenę. Oceny dla mnie nie mają najmniejszego znaczenia, naprawdę najmniejszego. Ale z drugiej strony, no są na przykład... Takie zdanie słyszałam. Czwórka to tragedia. I teraz wiecie, jaki to ma wpływ na dziecko? I w jakiej presji jest potem dziecko, jeżeli słyszy, że do jakiejś innej dziewczynki zostało takie zdanie powiedziane? Ja zaczęłam rozbrajać właśnie to zdanie. Co to znaczy tragedia dla ciebie? I pytam dzieci, tak? Jak sądzicie, co to znaczy tragedia? No, jak się coś stanie, no, ale co na przykład się może stać? No, jak mamie się coś poważnego stanie, to jest tragedia. No, co jeszcze? No, jak piesek zdechnie, no, co jeszcze? To. No dobra, to teraz powiedz mi takie zdanie, czwórka jest tragedią, czy to prawda? No i się śmieją. No to ta pani chyba nie zna tego, nie rozumie tego słowa. Więc zobaczcie, czasami takie rozbrajanie, prawda? Takie odczarowywanie tych niektórych takich sposobów myślenia. To jest też bardzo pomocne. Ja bym to jeszcze podsumowała takim powtórzeniem tego, żeby nie porównywać z innymi. Więc z naszych ust, z ust rodziców i nauczycieli powinno zniknąć pytanie, a co dostała koleżanka? Albo a co dostał kolega? I my wtedy weryfikujemy, czy ta ocena dziecka naszego jest dobra czy zła w porównaniu z innymi. A powinniśmy zapytać, a co dostałaś ostatnio? Albo a ile wysiłku włożyłaś w to, żeby się przygotować? To są te pytania, które możemy zadać, jeżeli w ogóle chcemy, bo tego jeszcze nie wiemy. Tak, ja też takie słyszałam pytanie, a ktoś inny dostał piątkę? Tak. Albo takie, a dlaczego ten minus? No wiecie... Takie dziecko rzeczywiście potem wyrasta i ono cały czas ma silną potrzebę konkurowania ze wszystkimi. To jest bardzo uciążliwe, kiedy człowiek dorosły ma taką potrzebę, prawda, w sobie. Nie jest nigdy z siebie zadowolony. Zawsze musi w odniesieniu do innych. To może doprowadzić do perfekcjonizmu, który niestety jest absolutnym wrogiem wysokiej samooceny. Perfekcjonista nigdy nie jest zadowolony z siebie, bo jest zadowolony tylko wtedy, jak osiąga 100%. A całe 99% wcześniej jest niewystarczająco dobre. I to jest niestety bardzo niszczące podejście, bo tak jak już wielokrotnie tu powtarzamy, każdy krok do przodu jest sukcesem i powinien być sukcesem. Tak, ja bym jeszcze na taką rzecz drobną zwróciła uwagę, że czasem nawet takie zdania. A zobacz, jak Kasia pięknie czyta. A zobacz, jak tam Romek świetnie dobiera kolory. To jest coś, co też... jakby jeszcze nasila tą rywalizację. I z jednej strony dziecko, które jest porównywane, traci relację też z tym drugim, bo ono się czuje gorsze. I chociaż tamto nie ma zamiaru rywalizować, to jednak staje już się rywalem dla tego dziecka, to niszczy relacje między tymi dziećmi. My naprawdę musimy się grubo zastanowić, zanim tego typu hasła do naszych dzieci będziemy wypowiadać. To zakończę takim prywatnym pytaniem, żeby przykład trochę naszym widzom i słuchaczom podać, co was najlepiej motywuje i wspiera. Jeśli o mnie chodzi, to właśnie to, co powiedziałam wcześniej, to, że czuję, że
ktoś mnie akceptuje i lubi taką, jaka jestem. I mogę wtedy naprawdę rozwinąć skrzydła. A jeżeli widzę takie oko krytyki, to całkowicie zamykam się i ta osoba nie ma możliwości poznania mnie i dotarcia do mnie. Dziękuję. Mnie motywuje to, jeśli wiem, że to, co robię, jest współpracą z Panem Jezusem i jeżeli mogę moje jakieś umiejętności rozwijać w tym. To jest coś, co mnie motywuje. Dziękuję. Kasiu? Chyba wizja najbardziej. To, że to, co robię teraz, w tym momencie, co jest może małe, służy czemuś większemu i mogę zobaczyć większy obrazek gdzieś w przyszłości. Bardzo dziękuję. To ja tak nieskromnie powiem, że mnie również motywuje pochwała i podziękowanie. To też są narzędzia, które mnie bardzo motywują, więc pamiętajmy o tym, jak nas coś motywuje, to i jest szansa, że innych też może motywować. Na dzisiaj kończymy. Drodzy Państwo, to był ostatni panel. Ja bardzo Wam dziękuję za udział w tym panelu, za bardzo cenne myśli. Dziękuję Państwu za to, że byliście z nami w czasie tego panelu, w czasie całego dnia. Ja przypominam, konferencja rozpoczęła się o godzinie 9:00. Była podzielona na takie 4 bloki tematyczne. Każdy blok jest naprawdę bardzo ciekawy. Jeżeli ktoś nie miał możliwości oglądania, brania udziału w tej konferencji dzisiaj, w całej, to zapraszam, żeby wrócić na kanał ale Nadzieja TV. Jej jest już playlista, którą można znaleźć, która nazywa się Konferencja Zdrowia Psychicznego. W tej playliście są dostępne materiały z poprzedniej konferencji, która była na początku tego roku i za parę dni pojawią się również te nagrania z dzisiejszej konferencji, więc można wrócić do wszystkich tych tematów, które no, wierzymy, że naprawdę mogą pomóc, mogą wspierać nasze, nauczyć nas, wspierać nasze dzieci i młodzież w budowaniu tej odporności psychicznej, tego zdrowia psychicznego, no, żeby zapobiegać potem leczeniu, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Drodzy Państwo, dziękuję Wam, ale chciałam również podziękować również wszystkim prelegentom, którzy brali udział w dzisiejszej konferencji, ale również organizatorom i organizacjom i osobom, które wspierały tę konferencję, które sprawiły, że w ogóle konferencja mogła się odbyć, a więc chciałabym podziękować HSH, Blisko Serca, WSTH, czyli naszej uczelni, dyrektorom Sekretariatów Zdrowia i Rodziny, no i oczywiście ekipie Nadzieja TV, która realizuje tę konferencję. Przypominam jeszcze, że mamy adres mailowy, który wygląda tak: zdrowie@advent.pl. Powtórzę: zdrowie@advent.pl. Na ten adres, jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo potrzebują wsparcia, pomocy, jakiejś porady, gorąco zachęcam, żeby tam kierować swoje pytania i prośby. Postaramy się w naszych możliwościach pomóc. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. No i gorąco zachęcam do powracania do tych wykładów, do paneli, a i również jeszcze zachęcam do zapoznania się z wykładami z konferencji dotyczącej przemocy. Przemocy emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej, bo taka konferencja też była i też znajdziecie Państwo materiały na ten temat na kanale Nadzieja TV. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych konferencjach.